sobotę 28 września mieszkańcy gminy Goleszów protestowali przeciwko planom utworzenia spalarni opon na terenie byłej cementowni. Pan jest mieszkańcem Goleszowa, nie podoba się panu to, że ma tutaj w Goleszowie powstać spalarnia? Absolutnie się mi to nie podoba i w ogóle jestem zdziwiony, że taki pomysł w ogóle zrodził się w czyjejkolwiek głowie. Bo najważniejszą sprawą jest zdrowie człowieka. I tu chodzi głównie, ja mam 81 lat prawie. Mojego powietrza tu starczy, ale myślę o tych dzieciach, które tu są doprowadzane do przedszkola, do szkoły i jak można o takiej w ogóle rzeczy pomyśleć, żeby w centrum gminy naszej po prostu taką inwestycję stworzyć. Następna sprawa jest, że to jest teren przemysłowy. Tak, tu są wybudowane dwie hale. Pracują, zatrudniają ludzi, ale nie szkodzą zdrowiu człowieka. Więc wartość zdrowia człowieka powinna być najważniejsza. Nie jakieś tam interesy, no bo ja wiem, że są odpady, ale są też miejsca, które nie będą tak szkodzić środowisku, ludziom i to trzeba tamte miejsca gdzieś wykorzystywać, a nie w centrum gminy tutaj. Przecież to jest poroniony pomysł. Blisko jest Ustruń. Miejscowość uzdrowiskowa, ja tego sobie nie wyobrażam takiego czegoś. Tutaj piękne tereny są. No przecież kiedyś powiedzieli, że ziemia cieszyńska powstała z uśmiechu Pana Boga. I co, oni chcą ten uśmiech Pana Boga zniszczyć? Przez czyjąś bezmyślność? I uważam, że jeżeli nasze władze gminy by się na takie coś zgodziły, no to po prostu... Jak się to mówi, no nie wyobrażam sobie tego wszystkiego. Władze gminy uspokajają, podkreślając, iż póki co nie została podjęta żadna decyzja w tej sprawie. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne, które zostało wszczęte na wniosek inwestora. Wystąpił on do urzędu o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Na tym etapie postępowania zgromadzony jest materiał dowodowy. Między innymi takim elementem bardzo istotnym jest przygotowany przez inwestora raport, który został przygotowany na nasze żądanie. Obecnie inwestor przygotowuje uzupełnienia do tego raportu. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo istotnym dowodem w całym postępowaniu oczywiście jest stanowisko mieszkańców. Mieszkańcy jasno dali do zrozumienia, że zrobią wszystko, by w ich miejscowości nie powstała spalarnia opon. Rozważają m.in. przeprowadzenie referendum. Wczoraj chętnie podpisywali list protestacyjny. Na tym etapie myślę, że każdy z mieszkańców wreszcie jest w stanie zrozumieć, że nie jesteśmy stroną tego postępowania administracyjnego na tym jego etapie. Co nie znaczy, że nie mamy prawa swojego głosu. I właśnie ten list protestacyjny, ten protest jest tego oznaką. W treści listu protestacyjnego znalazła się kwestia tego, czego najbardziej się obawiamy, czyli ewentualnych niedociągnięć ze strony inwestora, raportów, na które się powołuje, a które naszym zdaniem są raportami nierzetelnymi i całościowo, jeżeli chodzi o tego inwestora, przy tego typu inwestycji na tym konkretnym terenie nie daje to rękojmi właściwego prowadzenia inwestycji i właściwego prowadzenia tego, co chce zrealizować, co może bezpośrednio prowadzić do tego, że nasze zdrowie i życie może być zagrożone. Wielokrotnie podczas sobotniego protestu wskazywano także na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Goleszów został uchwalony bodajże w 2005 roku, była również nowelizacja chyba w roku 2009, to bardzo dawno, to w ogóle początek planów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wówczas zdaje się, nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że może wystąpić pojawić się jakiś inwestor, który będzie chciał budować taki zakład, jak właśnie proponuje ten, który dotyczy budowy instalacji do pirolizy. Natomiast plan rzeczywiście nie wyklucza tego, by taka inwestycja tam nie mogła powstać. Natomiast najistotniejsze teraz jest zgromadzenie materiału dowodowego w sprawie, jego rzetelna, bezstronna ocena, a później wydanie odpowiedniej decyzji. Także na tym etapie nie jesteśmy w stanie określić ostatecznej jej treści. Mieszkańcy zarzucili włodarzom brak przepływu informacji. Na różnych etapach postępowania administracyjnego informowane były strony postępowania, bo to wynika z prawa administracyjnego. Pojawiały się informacje na tablicy ogłoszeń, czyli w sposób zwyczajowo przyjęty w tej gminie, w urzędzie gminy na tablicy ogłoszeń. Materiały również są do ściągnięcia
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że są oczywiście oczekiwania, żeby jeszcze bardziej informować. Każdy ma swoje wyobrażenie na temat sposobu informowania i to jest rzecz oczywista. Tutaj ze strony urzędu zostało zrobione wszystko to, co powinno. Być może powinniśmy myśleć nad tym, jak jeszcze ten proces komunikacyjny usprawnić, ale cieszę się z tego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że przynajmniej część osób jeszcze lepiej się zorientowała, na jakim etapie całej sprawy jesteśmy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.